Starsi powiadają, że noc z 31 października na 1 listopada jest złą nocą. Umęczone dusze czyśćcowe wychodzą na swoistą przepustkę i snują się po drogach, strasząc oraz porywając mniej uważnych. Zwiastunem przemarszu zmarłych ma być gęsta mgła. Za każdym razem, gdy słyszę te bajdurzenia, uśmiecham się szelmowsko. Faktem jest, że nasze miasteczko bywa wyjątkowo mgliste, zwłaszcza na przełomie października i listopada. Ale jako twardo stąpający po ziemi człowiek nie wierzę w żadne duchy czy inne chochliki plugawiące swoją obecnością królestwo żywych. Jestem facetem po 30, którego jedyny kontakt ze zjawiskami paranormalnymi nastąpił kilka lat temu, gdy okazało się, że magicznym sposobem moje konto zostało oczyszczone z pieniędzy. Oczywiście ironizuję. Najzwyczajniej w świecie moja była miała większy pociąg do nadrukowanego portretu Jagiełły niż Marka Rostowskiego. Fakt faktem, czasami w mgliste wieczory znikają pojedyncze osoby. Zwykle jednak okazuje się, że gówniarzy, jak to się potocznie mówi, ponosi melanż i gdy skończą im się pieniądze, wracają do domów. Raz odnaleziono zwłoki kobiety z pogruchotanymi kośćmi, lecz policyjne śledztwo wykazało, że została potrącona przez samochód. Sprawcy nie odnaleziono. Dlaczego o tym wspominam? Jest noc, 31 października. Wracam z rodzinnej wsi. Jutro święto zmarłych. Pomagałem więc w sprzątaniu grobów. Zostałem na obiedzie i tak jakoś zleciało. Mgła jest tak gęsta, że zwalniam do 40 km na godzinę. W pewnym momencie silnik mojego samochodu zaczyna rzęzić. Po chwili przestaje pracować. Kurwa, rozkraczył się. Przeklinam w myślach. Automatycznie sięgam do kieszeni kurtki w celu wyjęcia telefonu i wezwania pomocy drogowej. Pusta. Na prędce obmacuję kolejne. Nic. Otwieram schowek. Wysypuje się z niego sterta papierów i kartonów z McDonalda. Widząc to, jestem pewien, że jedyne co tam znajdę, to pleśń. Uśmiecham się do siebie, jednocześnie kręcąc głową. Właśnie sobie przypomniałem, że gdy pomagałem mamie nakryć do stołu, odłożyłem komórkę na kominku. Na 100% leży tam do teraz. Rozważając przez chwilę moją sytuację, postanowiłem zepchnąć złom na pobocze i spróbować szczęścia idąc na stopę. Nie łudziłem się zbytnio, że ktokolwiek w mglistą noc zabierze ze sobą wysokiego, barczystego faceta odzianego w ciemną jesienną kurtkę z kapturem. Byłem przygotowany na to, że będę musiał przejść cały dzielący mnie od domu dystans pieszo. Wysiadając z samochodu, uderzyło we mnie zimne powietrze. Wciągając je, mój zmysł węchu wyczuł subtelny, słodkawy zapach, jakby damskich perfum. Woń była przyjemna, jednak po chwili zniknęła. Pomyślałem, że musiało mi się wydawać i zacząłem spychać grata z ulicy. Kochane polskie drogi. Dziura na dziurze dziurę zasłania. Do tego wąskie pobocza, które zwykle kończył zarośnięty rów. Jedyne, co sprawiało mi problem w manewrowaniu pojazdem, była mgła. Gęsta i ciężka zawiesina ograniczała widoczność do góra 2 metrów. Obawiałem się, że spychając wóz nie dostrzegę nagłego końca pobocza i mój poczciwy Opel skończy w rowie. Zgadliście. Wykrakałem. Pół minuty później głośne "Kurwa mać!" przeszyło nocną ciszę. No nic. Przynajmniej mam pewność, że nikt w niego nie uderzy. Pokracznie ześliznąłem się na dół, usiłując dostrzec, czy karoseria bardzo ucierpiała. Nie stać mnie było na nowy samochód, więc wolałem koszta naprawy ograniczyć do minimum. Na moje szczęście auto opadło bez większego uszczerbku na blasze. Z bagażnika wyjąłem trójkąt i rozstawiłem na poboczu. W tej cholernej mgle i tak nikt go nie zauważy, ale przepisy to przepisy.
Sam zarzuciłem na siebie kamizelkę odblaskową. Zamknąłem samochód i ruszyłem w stronę miasta. Znajdowałem się mniej więcej w połowie drogi, między ostatnią wsią a moim domem. Przez chwilę rozważałem, czy nie lepiej było mi zawrócić i spróbować szczęścia u któregoś z rolników. Szybko porzuciłem ten pomysł. Nie bez przyczyny mówi się, że człowiek człowiekowi wilkiem. Może generalizuję, ale ta maksyma powinna być oficjalnym zawołaniem naszego kraju. Co prawda, trzeba byłoby ją nieco zmodyfikować. Wilki to w końcu szlachetne zwierzęta stadne. Polak Polakowi cebulą. Prychnąłem z własnego żartu. Szedłem w milczeniu dobre kilkanaście minut. Coś było jednak nie tak. Idąc tym tempem, powinienem już dawno wchodzić do miasta. Rozejrzałem się dookoła. Nic. Jedynie ciemność przepasana gęstą mgłą. Znów poczułem ten zapach. Byłem niemal pewien, że jest rzeczywisty. Damskie perfumy. Nagle zorientowałem się, że nie jestem sam. Z mojej lewej strony, na granicy wzroku, spostrzegłem kobietę. Mimo warunków atmosferycznych była doskonale widoczna. Na oko około 1,60 m. Ubrana w jesienny płaszcz, dżinsy i kozaczki. Długie blond włosy spadały swobodnie na ramiona. Spojrzała na mnie i delikatnym, melodyjnym głosem powiedziała: chodź. Dawno nie biegłem tak szybko. Strach i adrenalina pozwoliły mi osiągnąć prędkość Bolta w finale na setkę. Nie oglądając się za siebie, pokonywałem kolejne metry. Droga z asfaltowej zmieniła się na żwirową. Jak? Może ominąłem jakiś zakręt? Nie, to niemożliwe. Wpadłbym do rowu. W końcu zmęczenie dało o sobie znak. Zatrzymałem się i pochyliłem, opierając ręce na kolanach. Ciężko oddychając, podniosłem głowę. Znów ją ujrzałem. Tym razem przed sobą. Stała nie dalej niż na wyciągnięcie ręki. Nie bój się, rzekła. Odskoczyłem do tyłu. Plecami uderzyłem o twardą powierzchnię. Odwróciłem się i zamarłem. Przed moimi oczami ukazał się długi mur, którego kamienie układały się w kształt męskich twarzy. Część z nich wykrzywiona była w grymasie cierpienia. Część się uśmiechała. Niektórym brakowało ust, innym oka. Tylko nieliczne były kompletne. Dotknęła mojego ramienia i szepnęła do ucha. Tylko od ciebie zależy, którą będziesz, Marku. Następnie zapadła ciemność. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studioLaktor.pl. Tekst Maciej Papież. Czytał Jakub Rutka.